Słuchajcie, kochani, mam na dzisiaj bardzo ambitne plany. Jest godzina 9. Jedziemy na 2 godziny sesji, a mamy tylko 2 akumulatory i zabrałem 2 miniacze. Zabrałem 3 Pro ze świetnym kontrolerem, a mianowicie DJI RC Pro, a także miniacze 4 ze zwykłym kontrolerem najtańszym. I zobaczymy, który z nich spisze się lepiej. Jest to dosyć spore wyzwanie, bo mam tylko po jednym akumulatorze do każdego modelu i postaramy się odwiedzić tyle miejsc, ile to tylko możliwe w ciągu 2 godzin. Zapraszam Was na tą wspólną przygodę. Myślę, że to będzie fajne wyzwanie. Lecimy. Let's go! I słuchajcie, nie wspomniałem jeszcze o jednej rzeczy, a mianowicie ambitny plan, on nie wziął się przypadkowo, a mianowicie mamy sprawdzić, czy lepiej kupić sobie miniacza 4 i używać go ze zwykłą aparaturą i z telefonem, czy może zostać przy miniaczu 3, który ma możliwość sterowania ze świetnej aparatury, a mianowicie DJI RC Pro. Lecimy, let's go! Od razu będę nagrywał, mamy tylko i wyłącznie 2 minuty lotu, więc trzeba się sprężyć troszkę wyżej, żebym go nie zgubił. Tu jest w porządku. I słuchajcie, będziemy nagrywać głównie ze światłem. Troszeczkę może z balansem bieli poszedłem za grubo, ale nie szkodzi. Natomiast ważne są doświadczenia. Grube drążki w tej aparaturze, to mi się rzuca. Co do precyzji sterowania, jest ok. Można sobie oczywiście poustawiać jeszcze prędkości w danym trybie. Pilot już mi pokazuje, że mam słaby zasięg. Strzału nie ma, a oddaliłem się dopiero na 270 metrów i to chyba najtrudniejsze jest to, że właśnie pokazuje mi słaby zasięg. Pomimo, że jestem na wysokości 34 metrów, czyli dość wysoko, może zasłaniają mnie odrobinę wiadomo co, ale w tym momencie już tracę po 400 metrach sygnał. Przynajmniej mam taką sygnalizację. No to dobrze, unieśmy się troszkę wyżej. Ja mam wrażenie, że przegiąłem trochę z balansem bieli. Dajmy go niżej. Automatyczny jest taki. Na 6600. Nawet nie przegiąłem. Jest ok. Dobra. Uniosę się, żeby tego sygnału nie tracić. Nie mam też oznaczenia. Mam. Home point. Jest. W wersji z czwóreczką. W porządku. Ale jedyne, co mnie tutaj jak na razie do tej aparatury drążki, to, że są grube, to nic nie znaczy. Można precyzyjnie sterować, widzę. Natomiast to, co mnie bardziej tutaj zastanawia, to fakt, że jest słaby sygnał z aparatur. No dobra, no to tyle, słuchajcie, bo tutaj mamy wszystko ok. Nie ma tu jakiegoś szału. Są oczywiście znaki a la Machu Picchu. Są jakieś fajne działki, gdzie wydzielone one są i nic się nie dzieje, więc można by tutaj spędzić parę godzin na tym, ale my tymczasem mamy pierwszą sesję zrobioną. Uważam, że ta konfiguracja nie jest zła, jeżeli chodzi o aparaturę, jeżeli chodzi o drona, bo czwórka daje dużo. Ja tutaj mam Avifona 15, więc jest to spoko urządzenie mobilne, dobrze widać. To wystarczy. Przesiądziemy się na trójeczkę, zobaczymy, jakie będę miał odczucia z samej trójeczki, ok? Muszę oszczędzać akumulatory, bo tak jak mówiłem, mam tylko po jednej sztuce, więc nie wiem, ile jesteśmy w stanie zrobić sesji, ale przynajmniej ze 2-3 spokojnie powinniśmy ogarnąć. No i super, słuchajcie, jesteśmy gotowi już z tym zestawem. Nie jest lekko, bo urządzenie nie jest powiązane z kątem, więc słabo, ale będziemy startowali. Jedyne, co zrobimy, to sobie nagramy ekran i lecimy. Przede wszystkim mieliśmy sprawdzić, jak wygląda zasięg. Polecimy w tą samą miejscówkę. Z balansem bieli tutaj jest troszeczkę słabiej. Zaczyna nam nagrywać. Ustawiłem go bardzo podobnie, w okolicach 5800. Mam wrażenie, że jest słabo, ale nie szkodzi. Troszeczkę się zniesiemy. Ta aparatura wymaga dopasowania. Ona ma dosyć dużo możliwości. Ale jak widać, sygnał jest cały czas petarda. Jestem troszeczkę wyżej niż poprzednio, bo poprzednio byłem na 30 metrach. No to przejdźmy sobie mniej więcej na 30 i polecimy za ten zagajnik i wrócimy. Pod kątem zasięgu widzę, że jest o niebo lepiej. Jednak wydaje się, że niewiele się zmieni, ale
ta zmiana jest teraz słabszy. No to dobra, to się odrobinę podniosę i też słabszy. Czyli jednak, słuchajcie, to nie jest tak, że to jest wina aparatury. Sprawdzimy to jeszcze na innych miejscówkach, ale widać, że też jest ciężko korzystać. Muszę się mocniej... Nawet mam wrażenie, że jest gorzej niż w tamtym przypadku. Ogólnie obraz jest ok. To, co chciałbym jeszcze zrobić, zakończę na chwilę nagrywanie. Sprawdzę jeszcze tylko jedną rzecz. Balans bieli. Nie za bardzo mi się te kolory podobają. A co jakby był automatyczny? 5600 pokazuje w auto. No dobra. To zostajemy tak, nagramy sobie jeszcze fragment i wracamy tutaj do nas. Ale widać, że jest cały czas sygnalizacja o tym, że mamy słabiutki zasięg. 84% akumulatora. Pozostałe sprawy, wiadomo, że te drążki są ciekawsze, jeżeli chodzi o DJI RC Pro. Też jest jasny ekran, fajnie się z niego korzysta, chociaż z mojego iPhone'a też się dobrze korzysta, jeżeli chodzi o ekran. No i tak poza tym jest to też dość dobre urządzenie. Uważam, że z jednego i z drugiego, jeżeli mamy świadomość, jesteśmy w miarę już doświadczonymi pilotami, przynajmniej trochę obytymi, to jesteśmy w stanie zarówno z jednego, jak i z drugiego zrobić spoko ujęcia. Mam wrażenie, że ten jest nawet bardziej czuły, jeżeli chodzi o tę aparaturę. Przy następnym przystanku sprawdzimy jeszcze Gain and Expo Settings, czyli jakie ustawienia są prędkości wychylenia i jak on sobie radzi. Ale na teraz to wystarczy. My będziemy wracać do auta, pojedziemy na drugą miejscówkę, bo pamiętajcie, że mamy czas tylko do godziny 11 dzisiaj. Później są pozostałe obowiązki. Jeszcze ten film chciałem dla Was skończyć, więc jest grubo, nie? Bo czas nie z gumy, a popołudnie mam już zarezerwowane i to mocno. Więc od 11 do 13 mam edytować ten film dla Was i to jest całość. Lądujemy. Powiem Wam w sumie, że szkoda, że w ogóle wariant czwarty, czy wersja czwarta miniacza nie ma możliwości współpracy z aparaturą profesjonalną. Choćby po to, żeby na bieżąco przez kabel, po kablu podawać po przewodzie HDMI obraz, nie? Na przykład do wozu transmisyjnego. Ale na szczęście trójeczka spisuje się świetnie Pro i myślę, że wielu osobom jest w stanie wystarczyć, bo ten dron całkiem jest dobry. Umówmy się, tutaj też ten zasięg puszczał, ale mimo wszystko da się zrobić dużo ciekawszych rzeczy. No chodź. Lecimy dalej? Dobry piesek. Ok. Zastanawiałem się, co z tym zasięgiem, bo jeden i drugi dron stracił dość szybko i zrobimy teraz taki challenge. Podjechałem na fajną bardzo miejscówkę, właśnie pniemy się powoli, wspinamy się do góry, a mianowicie będziemy lecieli jednym i drugim dronem. To jest bardzo fajne pustkowie. I teraz słuchajcie, sprawdzimy jedną rzecz, a mianowicie zobaczymy sobie, który pierwszy dron straci zasięg na zasadzie takiej, który pierwszy wejdzie nam na pomarańczowe pole. Antenę może troszeczkę jeszcze wychylę. Jestem bardzo ciekawy, nagrajmy kawałek. Patrzę tylko i wyłącznie na RC, jak to wygląda, jeżeli chodzi o aparaturę i zasięg. Jeżeli coś będzie nie tak, to zawrócimy i też lecimy maksymalnie kilometr, nie będziemy lecieć tutaj dalej. Dlatego, że niby mam zasięg wzroku i słyszę doskonale, ale pamiętajcie, że jesteśmy w Unii Europejskiej i za takie wybryki można też dostać wiadomo co. Nie? Nie wznosiłem się tutaj wysoko, bo na 2,5 metra, ale jesteśmy w stosunku do terenu dość wysoko, gdzieś na około 60-80 metrów. Jak na razie aparatura o jeden spadła, o jeden bar, jeden słupek. 600 metrów trzyma praktycznie cały czas, czyli to była kwestia tego, że w tamtej miejscówce lataliśmy nad zagajnikiem. Teraz 700 metrów, tak? Cofnijmy się. To było około 700 metrów. Możemy ten... Tak. Około 600 metrów powiedzmy. 600-700 metrów. I to jest to, czyli widzimy, jak to wygląda. Ja teraz wrócę, słuchajcie, i jeszcze podzielę się później spostrzeżeniami, ale na teraz...
jest naprawdę spoko. Widzę, że zasięg jest w porządku. Spróbuję nagrać coś ciekawego w drodze powrotnej, tylko muszę się skupić i przejdę troszeczkę do cienia. Także na teraz Wam dzięki. Za chwilę przesiądziemy się na miniacza czwórkę. Ok, lecimy w tym samym kierunku. Ja tu mam filtr tylko ND16PL, więc troszeczkę shutter speed skorygowałem. Obrazek jest nieco lepszy jednak w czwóreczce. Niby nie dużo, ale jednak trochę jest lepszy. Mamy w tej chwili prawie 200 metrów. Sygnał pełen, ja się troszeczkę podniosę. Mam tutaj wiatr. 300 metrów. Trochę wieje. Tam byłem mniej więcej na wysokości około 2,5 metra, jak pamiętam. Zasięg na tym kontrolerze jest cały czas ok. metrów. Jest jednak lepiej. Mam takie wrażenie. I obrazek jest ciekawszy. 600 metrów full zasięg. metrów cały czas jest bardzo dobrze. 3 iPhone mi już w tej chwili szwankuje pod kątem tego, że ekran się przyciemnił. metrów, zasięg full. 1000 metrów, zasięg full. Będziemy wracali. Tak jak mówiłem, ja nie chcę przeginać pały i dlatego nie będziemy latać dalej. Ale uważam, że jest tutaj całkiem nieźle z tą aparaturą, słuchajcie. I wydawałoby się, że co my tutaj fajnego możemy zrobić. Okazuje się, że możemy zrobić naprawdę dużo. I jest różnica. Jednak czwóreczka jest troszkę lepsza pod kątem zasięgu. Pomimo, że miałem profesjonalną aparaturę. I teraz pytanie wielokrotnie było takie, czy kupić na przykład Mini 3 Pro ze lepszym osprzętem, czy Mini 4 Pro ze słabszym osprzętem. Jest ta różnica, ona się nie rzuca nam tak bezpośrednio, ale dopiero jak potestujemy parę różnych rzeczy, to widać, że daje radę, naprawdę super lata i mamy cały czas pełny zasięg, tak? Ja tu spróbuję troszeczkę wolniej polecieć i niżej, żeby jeszcze jakieś fajne ujęcia dla Was zrobić. Na przykład tu między drzewami, ale uważam, że jest naprawdę super i bardzo mi się podoba. To zestawienie może być jak najbardziej z lepszym telefonem czy tabletem. Wcale to nie przeszkadza. Tu sobie mienimy drzewo. Jestem 600 metrów od siebie. Tu i polecimy sobie troszeczkę na dół jeszcze i w prawo. Teraz się podniosłem, ale chciałbym... Jest wiatr, dlatego nie leci mi tak bardzo płynnie ten droniś. Ale mimo wszystko teraz się odkręcę w lewą stronę. To sterowanie drążkami grubymi w tej aparaturze można się przyzwyczaić. Ogólnie jest ok. Tak, jesteśmy niecałe 300 metrów i za chwilę sobie będziemy już wracali i filmowali i już lądowali. Natomiast to, o co mi chodziło głównie, to właśnie możliwość sprawdzenia tego zasięgu. Tu chciałbym przelecieć jeszcze pomiędzy tymi drzewami. Super, i o to chodziło. Jesteśmy. Dobra,
Jak już jesteśmy, to chciałem wam pokazać teraz dwie rzeczy, a mianowicie po pierwsze w 4K w 50 klatkach spokojnie daje radę tutaj i można go nagrać na przykład w trybie spotlight. To jest jedna rzecz, więc widać, że to idzie naprawdę super, tak? To jest spotlight. Teraz jak sobie wyjdziemy z tego, zobaczcie, 4K w 50, to Active Track, jeżeli sobie zobaczymy, to on ma Go, to on ma tarczę zegarową, nawet mi się tutorial tutaj odpalił, ale on ma tarczę zegarową, która umożliwia nam dokładne położenie drona względem samochodu, na przykład od frontu. Teraz gdybyśmy się ruszali, to on się przemieści. Można to sobie też ustawić dwa promienie, jeden i drugi, w zależności od tego, jak my chcemy bardziej zaawansowanie latać, ale to jest do zrobienia, więc super sprawa. Słuchajcie, więc jest tak, wydaje się, że czwóreczka jest dużo lepsza, nawet w tej konfiguracji. Tutaj jedyna trudność, jakiej doświadczyłem, czy komplikacja, to fakt, że iPhone po pewnym czasie, jak się rozgrzewa, to on się tak przydymia, tak? Czyli przyciemnia się. Ale tak poza tym, to naprawdę ten czwórka jest super. Nie rozumiem decyzji DJI, muszę wam powiedzieć szczerze, że nie mamy w tej chwili profesjonalnego kontrolera do tego modelu. Tak samo zresztą jak do R3. Natomiast jeżeli chodzi o optykę, też mam wrażenie, że jest troszeczkę lepiej. On lepiej lata. Mam też wrażenie, że on ma troszkę więcej szczegółów widocznych. Ogólnie nie jest źle. Jeżeli chodzi o miniacza trójkę Pro, wiadomo, tam prawdopodobnie jest słabszy procesor, tak? 4K w 50 nie wszędzie, tylko właściwie w trybach ręcznych, ale też ten obrazek nie jest aż tak dobry. Ja mam wrażenie, że tam jest coś z balansem bieli ciągle. I odwzorowanie szczegółów nie jest tak dobre, nawet na tej aparaturze DJI RC Pro. Także jakbym miał polecić, to na pewno wejście w mini czwórkę. Zdecydowanie, to żadna filozofia niby, ale mimo wszystko ten dron jest naprawdę lepszy i to, że ma mocniejszy chip, to, że ma więcej inteligentnych cech, to jest jedna rzecz, ale też odwzorowanie kolorów i mam wrażenie, że fajniej nagrywał. Zresztą mamy tutaj też ten D-Log M, więc to jest też duża zaleta. Myślę, że to porównanie będzie dla was pomocne. Niestety DJI kolejny raz zawaliło sprawę, mianowicie nie mam powiązanej aparatury RC Pro z miniaczem 3 Pro. Więc nie byłem w stanie w tej chwili wykonać zdjęć. Skończył się akumulator, wylądowaliśmy i już nie chciał ruszyć, więc to jest też ból. Wiele razy jest tak, że liczymy na DJI i się zawodzimy. Albo jeżeli chodzi o strefy, albo jeżeli chodzi o takie rzeczy jak powiązanie konta z aparaturą czy z urządzeniami. I niestety tak to w ich przypadku bywa, że komplikują niepotrzebnie życie. Słuchajcie, to jest tyle na dzisiaj. Bardzo dziękuję za uwagę. Jeżeli zaczynasz swoją przygodę z dronem, no to wiadomo, zapraszam cię koniecznie do skorzystania z darmowego warsztatu 5 pierwszych kroków z dronem, wizja, wybór modelu, ścieżka rozwoju. To są ważne tematy, bo jeżeli wydajemy kupę kasy na sprzęt, no to trzeba go wykorzystać i trzeba też motywacji, żeby latać systematycznie i w sposób taki konsekwentny. Mam też szereg opracowań, jeżeli chodzi o produkty, tak jak Mini 4 Pro, czy Mini 3 Pro, czy R3. Natomiast najnowszy warsztat, bardzo fajny, to jest, są techniki lotów. Kończę go w tej chwili, jeszcze mi zostało mniej więcej tydzień pracy. Poświęciłem już na niego na dwa tygodnie. Poświęciłem już na niego dwa tygodnie. Bardzo fajne opracowanie, pomocne dla wszystkich pilotów, techniki lotów podczas filmowania. To tyle na dzisiaj. Bardzo serdecznie dziękuję wam za uwagę i widzimy się w kolejnych epizodach na bieżąco. Zapraszam też na live w sobotę o 9:30, gdzie odpowiadam na pytania. A na dzisiaj tyle. Trzymajcie się. Trzymam kciuki za super sezon. Wszystkiego dobrego i do zobaczenia wkrótce. Pa!